Dzisiaj niedziela. Wybraliśmy się na grzyby. Zobaczymy, co w tych lasach tutaj jest, bo lasy są piękne. Jakie będą grzyby. Deszczyk tam troszeczkę zaczął padać. Sprawdzimy nasze miejscówki i powiemy, co dalej. Tu już ktoś dzisiaj rano jechał, bo widać ślady, że już pozamiatane grzybki. Tutaj ładny muchomorek został i tyle widać. Ładny, mokry las i przy świerku znalazłam dwa takie małe prawdziwki. Już je wydobyłam, czyściłam. Były bardzo brudne, mokre, bo rosły w takiej darni. W sumie to dzisiejsze pierwsze moje. Rodzinka muchomorków urosła. Jest duża, piękna. Czerwienią z daleka. Chodzimy po łące. Nie ma nic, tylko takie ładne muchomory. A tu rosną takie trzy młode grzybki. Krasnoborowiki, które zostawiam, żeby urosły. Tutaj też jeden ceglastopory. Ładne. No nareszcie coś znaleźliśmy. Takie znalezisko mojego męża w trawie. Obok taki lasek. Nie wiadomo, gdzie iść, co szukać. A tu z brzegu tego lasku mamy trzy dorodne borowiki. Aha, ale takie na długich nogach, dziwne. Bo tamte były pękate wszystkie. Nie wiem, czy to tak rosną w tej wysokiej trawie, czy po prostu one tak wyglądają. Mam kolejnego grzybka. Też na wysokiej nodze. Prawdziwy rośnie. Taki dorodny i zdrowy. Młody, zdrowy, biały. Gdzie ten grzyb? No rzeczywiście bardzo mało go widać, bo rośnie pod gałęziami świerka niskiego i w dodatku trawą przykryty. Nie no, cudny jest. Cudny. Ale piękny. Ale piękny. Piękny, no. Takie ładne bliźniaczki są. Coś tu rośnie. Co to jest? A, prawdziwek. Jest prawdziwek. Ładny prawdziwek, to tak mocno siedzi, że go nie mogę. A, musiałam go złamać. Jednak trochę był taki zmurszały. W sensie, że coś go tam chyba wyjadło. Jest prawdziwek. Zaraz go przytnę. Dalej. Kapelusz ładny. Sprawdzam to samo miejsce, gdzie kiedyś znalazłam prawdziwka. Tadam! Jest prawdziwek jeden, a tam jest drugi, trochę starawy już i pogryziony. No ale jest. Może się do suszenia jeszcze nada, jeżeli nie jest robaczywy. Dwa ładne prawdziwki. No, już go wyciągam. No, piękny, a ten drugi? On jest stary już, stary, bo ja wtedy też tu znalazłam. No, taki sobie. Poucinaj. Weź poucinaj. Pokaż te grzyby. Trzy prawdziwki, ale zobacz, jaka tu rodzinka śliczna. No. Jaki tutaj, duży. A tutaj zobacz. Jaki duży, dawaj go. Nie wyrywaj. Ja pierwsza. Dawaj, proszę, dla ciebie. Twój. A tu dwa razem rosną. No zobacz, jakie śliczne, ale ładne. Mokre, bo deszczyk popadał dzisiaj, ale nasz mi szkoda je wyciągać.
Wyciągam. Mam, wyciągam. Wyciągam. Szkoda, ale trzeba wyjąć. O, jakie śliczne. O, jakie ładne. Ale piękne. Widzisz? Myślałaś, że ja to nie znajdę. Oprócz tych prawdziwków ładnych jeszcze jest parę zajączków do zebrania. Tutaj. I tutaj. I jeszcze gdzieś tam widziałam. O, tu jeszcze są dwa. Jest tak krzywo rosnący troszeczkę. Ale jest tu położę. I tu jeszcze są zajączki. I jeszcze jeden. W sumie było 5 zajączków. Tego dedykuję mojemu mężowi. No bo on jest taki troszkę starszy, troszkę większy, ale mąż się ucieszy. Piękny. Możesz tam podejść. Dedykuję o tobie. Matko, jeszcze. To właśnie dla ciebie zostawiłam tego i grzyba. Tu. A tego to nawet nie widziałam. Tego ja to zobaczyłam. Ja zabieram sama. Bo to ja się znaczy? Zapatrzyłam na tego wielkiego. No proszę, dla o ciebie. O matko. Ojej. Jeszcze na pożegnanie trafił mi się taki ładny prawdziwek. On świeżo wyrósł. Zobaczcie sami. Tak sobie ładnie rośnie. Zobaczyłam taki ładny kapelusik. Mówię, o, co to jest? Taka czapka na bakier. Ale ma gruby korzeń. Nie mogę go wydostać. Nie mogę. O, już idzie. Idzie. I koniec naszego grzybobrania. I wyjeżdżamy z lasu z prawie pełnym koszykiem. Dosyć zbierania na dzisiaj. Trzeba odpocząć nad lasem mgły. Brzydka pogoda. Jedziemy na kawę.